Witajcie, smakosze! Dzisiaj będę piekła faszerowane piersi z kaczki, które będą podawane z żurawinowym kaszotto. Przygotowałam dwie podwójne piersi z kaczki. Na farsz przygotowałam mięso mielone, seler naciowy, cebulę, czosnek, morele. Do zagęszczania farszu tartą bułkę, a przyprawiać farsz będę solą i pieprzem. Na kaszotto będzie mi potrzebna kasza, mam tu 400 g kaszy pęczak, żurawina, seler naciowy, czosnek. Kaszę będę najpierw podsmażać na oleju, a potem dodam do niej bulion. Wszystkie składniki i ich proporcje jak zawsze podaję w opisie pod filmikiem. Zaczynam od przygotowania piersi. Piersi już są umyte i osuszone ręcznikiem papierowym. Teraz skórę na piersiach ponacinam ostrym nożem. Skórę nacinam tak, aby nie przeciąć mięsa. I teraz do faszerowania zrobię w piersi kieszeń. Położę ją sobie na stole, przytrzymam ręką i ostrym nożem nacinam, robiąc w środku taką kieszeń. I tak samo przygotuję resztę piersi. I tak przygotowane piersi teraz posolę. Wewnątrz kieszeni także. I na zewnątrz. I także posypię pieprzem. I tak przygotowane piersi odłożę teraz na czas przygotowania farszu. Seler naciowy pokroję w bardzo drobną kostkę. Seler wrzucam do miski, w której będę wyrabiała farsz. Teraz pokroję także na drobną kostkę cebulę. Cebulę także dodaję do miski. Teraz pokroję na drobno morele. Morele wrzucę do miski. Dorzucam mięso. Tartą bułkę. Oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Farsz troszeczkę posolę. I dodam pieprz. I wszystko teraz dokładnie wyrobię. Mięso jest dobrze wyrobione, składniki się dobrze połączyły, farsz jest spoisty, więc teraz będę tym farszem nadziewała kacze piersi.
kieszonki, którą wcześniej przygotowałam, teraz włożę farsz. I pierś zepnę wykałaczką. I w ten sposób przygotuję pozostałe piersi. I gotowe. Na zimną patelnię układam piersi skórą na spód. Chodzi o to, że podczas podgrzewania się patelni powolutku będzie się wytapiał spod skóry tłuszcz i skórka potem będzie bardzo chrupiąca. Włączam grzanie i będziemy obserwować smażenie. W czasie, gdy piersi się podsmażają, ja przygotuję składniki do kaszotto. Selera naciowego, tak jak poprzednio, kroję w drobną kostkę. Czosnek miażdżę i drobno siekam. Już słychać, że piersi zaczynają się smażyć. Ładnie się już wypapia. Tak je odwracam, żeby we wszystkich stron skórki się dobrze wypapiały. Jeszcze chwilkę poczekamy i przewrócę piersi na drugą stronę. W piersi wytopiło się bardzo dużo tłuszczu, a skórka, jak widać, jest bardzo rumiana. Przekładam teraz na drugą stronę. Będę ją podsmażała do wcięcia mięsa. Odsmażone pięknie ze wszystkich stron piersi przekładam teraz do brytwanny skórą do góry. Zostało mi odrobinę farszu, więc zrobiłam taki klocik i także tutaj dokładam. I teraz wstawię te piersi do piekarnika nagrzanego do 160 stopni na około pół godziny. Piersi są w piekarniku, więc teraz mogę robić kaszotto. Wlewam 2-3 łyżki oleju. Palnik był gorący, więc za chwilę się powinien olej dobrze zagrzać. I na rozgrzany wrzucam najpierw selera naciowego. Będę go smażyła do zeszklenia. Teraz dorzucam czosnek. I od razu
razu dorzucam kaszę. Dobrze mieszam, bo olej musi dokładnie pokryć każde ziarenko kaszy. Po 2 minutach dodaję do kaszotto żurawinę i podlewam gorącym bulionem. Zmniejszam grzanie i na minimalnym grzaniu kaszotto będzie się gotowało do miękkości kaszy. Pięknie pachną. Sprawdzam teraz, czy piersi są miękkie. O, bardzo mięciutkie. Muszą teraz odpocząć, a ja sprawdzę, jak zrobiło się kaszotto. Bulion prawie się już całkiem wciągnął. Kasza pięknie napęczniała. Posmakuję, czy jest miękka. Pyszna. Zostawię ją jeszcze na palniku, na minimalnym grzaniu, na czas, kiedy piersi odpoczywają. Po tym czasie na pewno już będzie można podawać. Mięso odpoczęło. Super pachnie. I teraz powyjmuję wykałaczki. I pokroję nasze piersi. Będę je kroić w ukośne plastry. Wygląda pięknie. A jak super pachnie. Kawałek się urwał. Posmakuję. Wspaniałe. I ten farsz, super smak. Piersi będę podawała z kaszotto. Najpierw ułożę na półmisku. Piersi i dołożę kaszotto. Ależ wspaniale pachnie. Wyraźnie czuję zapach żurawiny. Jeszcze tylko odrobinę zielonego do dekoracji. I można podawać. Mięso z kaczki jest bardzo smaczne i można je przyrządzać na wiele sposobów. U mnie dzisiaj faszerowane z żurawinowym kaszotto. Są bardzo smaczne i delikatne. Mam nadzieję, że moi goście będą zachwyceni. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego